Poczta Poetycka. Radia Koszalin. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Beata Piocha. I Adrian Adamowicz. I kolejna porcja Państwa wierszy, które docierają do nas różnymi drogami. Drogą mailową a.adamowicz@radio.koszalin.pl lub beatapiocha@wp.pl. Ale także drogą pocztową. Nasz adres to ulica Piłsudskiego 41 75 502 Koszalin. Koniecznie proszę dopisać Poczta Poetycka Radia Koszalin. Tradycyjną drogę wybrała jednak goszcząca dzisiaj w naszym programie pani Lidia Nowosad, koszalińska nauczycielka, która o Koszalinie mówi, że jest jej miejscem na ziemi. Zadebiutowała w roku 1997 w antologii poezji miłosnej Beatus Qui Amat wydawnictwa MAK w Szczecinie. Wydała zbiory Gonie uciekające sekundy i w 2001 roku książkę Pomnik poświęconą przedwcześnie zmarłej córce Magdzie. Bogu dziękuję za Magdę. Od roku 2001 należy do Krajowego Bractwa Literackiego. Jej wiersze publikowano w antologiach Starostwa Słupskiego, Almanach KBL-u, w biuletynach Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. W szkole podstawowej nr 7 w Koszalinie, w której pracuje do dziś, wydała przyrodnicze rymowanki edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej i nie tylko. Jej poezja wielokrotnie prezentowana była w naszej audycji, a wiersze, które dziś poznamy, pochodzą z wydanego jesienią bieżącego roku przez wydawnictwo Krywaj, zbioru poezji miłosnej pod tytułem W błękicie i zieleni. Rozkwitnę. Rozłączyły się splecione dłonie, rozeszły drogi na rozstajach, rozminęły spojrzenia, rozstały serca bijące, rozhulał się wicher w duszy, rozpłakał świat, rozsądek stracił moc, rozum opuścił ciało. Rozstanie boli, rozłąka rani, rozpacz poi goryczą, rozterka nie pozwala żyć. Rozsądku pragnę, rozpaczy się pozbędę, rozkwitnę z czasem, rozum poprowadzi. Zazdrosna miłość to sprawiła, zamknęła drzwi pomiędzy nami. Zniknąłeś z życia mego nagle. Została pustka, która rani. Zdziwienie budzi mnie co rano. Zagląda w oczy załzawione, zalewam rozpacz i cierpienie. Znieczulam serce zawiedzione. Zrezygnowałeś z walki o nas. Zburzyłeś most, który stawiałam. Zostały zgliszcza i ruiny. Za miłość obojętność dałeś, zagłuszę moją bezradność, zastąpię śpiewem, miłości ugaszę. Zachowam pamięć naszych spotkań, zapewne znów rozkwitnę po czasie. Daj czas czasowi. Daj czas czasowi. Jakoś to będzie. Nie martw się, miły. Minie zwątpienie, smutek, niepewność. Znów odkryjemy, że świat nam sprzyja, że my to jedność. Daj czas czasowi. On leczy wszystko, dawne zranienia i ból na szkoi. Przecież niewiele nam już potrzeba, by stanąć obok z sercem na dłoni. Dwa pierwsze utwory to z jednej strony swoista zabawa słowem oparta na aliteracji, czyli powtórzeniu w celach ekspresywnych jednej lub kilku głosek. Tu, na początku wyrazów rozpoczynających kolejne wersy, powtarza się sylaba roz. Z drugiej zaś to wcale poważne refleksje podmiotu lirycznego przeżywającego niepokoje i rozterki towarzyszące kryzysowi miłosnego związku.
Na początku mamy utwór bazujący na sylabie, która jest przedrostkiem podkreślającym w pewien sposób destrukcję, a na pewno wyznaczającym kierunek odśrodkowy. Liryczne ja rejestruje kolejne etapy takiego rozpadu. Rozłączenie dłoni, rozejście się dróg, rozminięcie spojrzeń czy rozstanie serc. Po przejściu obejmującej cały świat rozpaczy, obrazowanej przez wicher w duszy i powszechny płacz, osłabnięcie rozsądku i utratę rozumu, który opuścił ciało, pojawia się smutna refleksja o bólu i ranach zadawanych przez rozstanie i rozłąkę oraz goryczy i rozterkach, które utrudniają życie. Wszystko po to, by przyszło odrodzenie. Potrzeba odzyskania rozsądku i uwolnienia od rozpaczy oraz przeświadczenie, że nadejdzie czas, gdy rozum poprowadzi ponownie do rozkwitu, dowodzącego uwolnienia się od bolesnej przeszłości. W drugim utworze, opartym na zwrocie do adresata, miłego, aliteracja obejmuje pierwsze głoski inicjujących wersy słów. Tu miłosny kryzys wywołany został przez zazdrość. Tym razem pomiędzy kochankami zamknięte zostają drzwi, a po zniknięciu mężczyzny lirycznemu ja pozostaje jedynie raniąca pustka, zdziwienie, rozpacz i cierpienie, przeciw którym trzeba znieczulić zawiedzione serce. Bo on przestał walczyć, uniemożliwił odbudowę wszystkiego, zniszczył więź, burząc symboliczne mosty i zostawiając ruiny, za miłość płacąc obojętnością. Tutaj również liryczny podmiot odnajduje w sobie siły, by po tym przykrym przeżyciu pokonać bezradność i wyciszyć miłość. Zapowiada wręcz wewnętrzną metamorfozę, odrodzenie i rozkwit, z zachowaniem jednakże w pamięci wspomnienia o wspólnej przeszłości. Uzupełnieniem tych gorzko-słodkich wynurzeń jest niosący pocieszenie obojgu zagubionym w świecie uczuć utwór ostatni, w którym powracającym motywem jest znana choćby z wiersza Stachury maksyma "daj czasowi czas", a podmiot liryczny przekonuje adresata, że smutek i zwątpienie ustąpią miejsca przeświadczeniu, iż świat jest bezpiecznym miejscem dla nich dwojga. Wszelkie rany zostaną uleczone, jeśli tylko, i to jest określony warunek, staną obok siebie z sercem na dłoni, czyli bez lęku, ujawnią swoje uczucia. Mamy tu więc do czynienia z typową liryką kobiecą, skupioną na rozważaniu blasków i cieni miłości, której przecież pragną wszyscy. Lidia Nowosad gościła dziś w Poczcie Poetyckiej Radia Koszalin. Spotykam się jak zwykle o tej samej porze za tydzień, ale to będzie już spotkanie przedświąteczne, więc zapraszamy Państwa na wiersze z dzwoneczkami. Beata Piocha i Adrian Adamowicz. Dobranoc. Dobranoc. Jednym gestem, jednym drgnieniem powiek zmieniasz.